Zgodnie z zapowiedzią wracamy do imprezy Biegnij Warszawa, w której wystartowało, przypomnę, ponad 10 tysięcy biegaczy. Na miejscu jest nasz reporter Bogusław Solecki. Trzecia edycja Biegnij Warszawo przechodzi do historii, ale imprezę będziemy pamiętać przez długie miesiące za sprawą pięknej aury i przede wszystkim znakomitej frekwencji. Pakiety startowe pobrało 10 500 osób, a chciało w imprezie wystartować ponad 30. Organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku startujących będzie więcej. Jeśli chodzi o rywalizację tych najlepszych, tutaj nie było niespodzianek. Zwyciężył Etiopczyk, który już ma polski paszport, Jared Szegumo. Posłuchajmy, co mówił bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji. Na trasie było bardzo przyjemnie. Pierwszy raz tak biegłem, biegnie Warszawą. Mi się podobało, dobrze. Była duża konkurencja, duża rywalizacja między zawodnikami, bo chyba biegliście wspólnie, przynajmniej tu na mecie, z Mariuszem Giżyńskim. Dwie osoby tak ciągnęły tempo. Tak, tak, bo od początku już było tempo, takie przyspieszenia tak było. No to z nim była dobra rywalizacja właśnie, bo do końca byliśmy razem. To na ostatnie 100 metrów się nam, że... Rozliczyło tym.